No właśnie, już mamy dźwięk. Nie było głosu. Już się włączył. Dobrze, no to witam jeszcze raz Państwa serdecznie. Z małym opóźnieniem. No można powiedzieć, teraz już 3 minuty po czasie, ale nadrobimy. Uda się. Proszę Państwa, w najbliższą niedzielę mamy wybory wybory do samorządu terytorialnego w Polsce przy przepięknej pogodzie, czyli podwójna, gorąca niedziela. W niedzielę ma być między 20 a 25 stopni Celsjusza. W poniedziałek jeszcze goręcej. Także mamy ciepło, bezdeszczowo, przepięknie. Pójdziemy sobie na wybory, co niewątpliwie, niewątpliwie wpłynie na ilość osób głosujących, czyli frekwencje. Proszę Państwa, prawybory w Stanach Zjednoczonych, tym razem pięć stanów, w tym duże jak New York i ważne jak Wisconsin, plus Connecticut, Connecticut Delaware, Rhode Island. Donald Trump łatwo wygrał wszystkie Stany, uzyskał poparcie na poziomie 80%. Wziął 160 delegatów dodatkowo. Mamy sytuację, w której on już na pewno odzyska i uzyska w lipcu nominację Partii Republikańskiej na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale co się dzieje w Stanach Zjednoczonych poza tym? Każdy powód jest dobry, żeby zaczęło się coś dziać w sprawach politycznych w taki sposób, że miałoby to wpływ na wybory. Pozytywny z jednej strony, a z drugiej negatywny, tak? Z naszej pozytywnej. Proszę Państwa, bojkot trwa. Bojkot prezydenta w Partii Demokratycznej są to generalnie Arabowie i Muzułmanie. Oni go bojkotują. Mm, i jeśli to potrwa do listopada, Biden nie ma szans wygrać tych wyborów. O co chodzi? Dlaczego go bojkotują? No dlatego, że chodzi o strefę gazy. O to, co się tam po prostu dzieje. Witamy serdecznie Radio Adams, które chyba mnie słyszy. Pozdrawiam Radio Adams Chicago. Jeśli ma być ta transmisja, to ona już jest. Mieliśmy małe problemy z głosem, ale już mnie słychać i będziemy, jak to się mówi, dalej komentować to, co się dzieje na świecie. Joe Biden odwołał coroczne spotkanie w Białym Domu z grupami muzułmańskimi z okazji święta Ramadan, ponieważ muzułmanie odmówili i zbojkotowali wydarzenie. Bardzo ważna informacja nadchodzi ze stanu Nebraska gdzie stanowa legislatura zapowiedziała zmianę systemu nadawania głosów elektorskich, których ma tylko pięć. Stolica Nebraski, Omaha, miała swój własny jeden głos elektorski, który raczej był zawsze demokratyczny. Teraz ma się to zmienić. Nebraska chce wrócić do systemu wygrany bierze wszystko, czyli wszystkie pięć głosów dostałby Donald Trump, jeśli wygrałby w Nebrazce, no demokraci oczywiście płaczą żywnymi łzami. Tak? E... Cała ta sytuacja z muzułmanami w Stanach Zjednoczonych i z tym, że bojkotują aktualnego prezydenta w ogóle w spotkaniach, w rozmowach Bidena, e... no kładzie się na wyborach już listopadowych dlatego że on może nie odkręcić Strefy Gazy, jak to się mówi politycznie, do listopada. Poza tym zostaje ślad, tak, mamy już kwiecień, będzie maj, czerwiec, listopad wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych po prostu szybko nadchodzą. Była rozmowa, dlatego na ten temat chcę troszkę powiedzieć. Biden rozmawiał z Netanyahu, z premierem Izraela i postawił mu ultimatum. Ta rozmowa była bardzo emocjonująca w związku z tymi ostatnimi wydarzeniami, które yy, no, miały miejsce w strefie gazy, a chodzi o zabicie, się mówi, mówią o zamordowaniu siedmiu wolontariuszy z różnych krajów z World Kitchen, tak? z tej organizacji, która karmiła na terenie gazy pal Palestyńczyków. Proszę Państwa, to nie są byle jakie organizacje. To są organizacje wspierane przez rządy, przez różnego rodzaju organizacje, które dają im na to pieniądze, żywność, tam to wszystko jest przywożone. Czy Państwo sobie wyobrażacie, że World Kitchen jeszcze z inną organizacją, która się, która, bo World Kitchen się teraz wycofało z gazy, no bo jak siedmiu ich zabito, no to to było wszystko w tej rozmowie również biden na Taniachu, Co się stało? Oni się przestraszyli trochę i po prostu zbuntowali się. I World Kitchen jeszcze z jedną organizacją wycofali się ze strefy gazy, a oni dawali, proszę uważać teraz, 2 miliony posiłków wydawali codziennie dla tych biednych ludzi. 2 miliony posiłków. Proszę Państwa, to jest po prostu, no to się w głowie zupełnie nie myśli, jaka to są potężne organizacje. I to, że Izrael ich wykończył, no poleciały tam głowy, jeśli chodzi o y, wojsko w Izraelu o tych dowódców i tak dalej, ale to to jest polityka i to, że oni ich tak po prostu szukali, te drony i atakowali raz jeden samochód, gdzie tych siedmiu wolontariuszy się ukrywało, później w drugim samochodzie próbowali ich doścignąć i w końcu w trzecim ich złapali Izraelczycy, więc to, proszę Państwa, wygląda nie tak, jak oni mówią. Biden wyjaśnił, że Izrael musi ogłosić i wdrożyć szereg konkretnych i wymiernych kroków, aby zaradzić krzywdą i cierpieniu ludności cywilnej i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom organizacji humanitarnych. Tą rozmowę, którą Biden przeprowadził z Netanyahu, trwała około pół godziny. Kancelaria premiera Izraela poinformowała, że izraelski gabinet bezpieczeństwa w następstwie ataku na konwój World Central Kitchen i napiętej rozmowy Netanyahu z prezydentem USA Bidenem postanowił podjąć natychmiastowe kroki w celu poprawy sytuacji humanitarnej. Izrael się trochę przestraszył tej rozmowy. No, bez, Stany, bez Stanów Zjednoczonych Izrael nie istnieje. To sobie trzeba powiedzieć jasno i szczerze. Tak? Yy, według komunikatu Izrael otworzy tymczasowo dla dostaw pomocy humanitarnej port Ashdod położone 40 km na północ od strefy gazy, który był cały czas zamknięty od 7 października ubiegłego roku. Otworzy przejście graniczne Eres pomiędzy północną strefą gazy a południowym Izraelem. Telawid zwiększy także wielkość pomocy z Jordanii transportowanej przez przejście Kerem Shalom. I trzeba było siedmiu niewinnych ofiar, tak, żeby ta sytuacja zaczęła się poprawić. Przywódcy omówili także groźby Iranu wobec Izraela i narodu izraelskiego. No, dlaczego? Dlatego, że Izrael zbombardował e, ambasadę irańską. Tak. Reuters powołując się na anonimowe źródło, zaznajomione z rozmową z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Przekazał, że rozmowa była momentalnie napięta. No, trudno się dziwić, że puściły nerwy w niektórych przypadkach. Starszy urzędnik Białego Domu określił rozmowę jako bardzo bezpośrednią. W rozmowie tej uczestniczy oprócz, uczestniczyli oprócz Bidena Kamala Harris, wiceprezydent Doradza Zasław Bezpieczeństwa Nowego Jack Sullivan i sekretarz stanu Antoni Blinken. Odnosząc się do oczekiwań Stanów Zjednoczonych, urzędnik powiedział, potrzebujemy kompleksowego planu, Izrael nie może zabijać pracowników pomocy humanitarnej i ludności cywilnej. Tak. A teraz chciałbym puścić Państwu króciutki film na prawach cytatu z TVN 24, żeby Państwo zobaczyli, bo to jest bardzo ważny, taki króciutki film żeby zorientować się co się w ogóle tam stało tak Miałem tam być z moimi ludźmi. W emocjonalnym wywiadzie przyznaje szef organizacji World Central Kitchen i jednoznacznie odrzuca takie zapewnienia Izraela. Nasze siły nieumyślnie uderzyły w niewinnych ludzi w strefie gazy. World Central Kitchen ma przejrzystą komunikację z izraelskim wojskiem, które było informowane o każdym kolejnym kroku wolontariuszy organizacji. Odpowiada jej założyciel i podkreśla, że śmierć jego siedmiorga pracowników to nie był zwykły błąd. To nie była tylko pechowa sytuacja, w której ups zrzuciliśmy bombę w niewłaściwym miejscu. Konwój humanitarny miał napisy na dachu, logo. Było całkowicie jasne, kim jesteśmy i co robimy. Mimo to jego pracownicy, którzy po wyładowaniu żywności opuścili jeden z magazynów organizacji w środkowej gazie, zostali zaatakowani nie raz, a co najmniej trzy razy. I to na trasie, którą izraelskie władze same wyznaczyły do przewożenia pomocy humanitarnej. Byli systematycznie atakowani, samochód po samochodzie. Najpierw trafiono w pierwszy pojazd. Wygląda na to, że udało im się bezpiecznie uciec, bo był on opancerzony. Przenieś się do drugiego pojazdu. Ten także został trafiony. Udało im się dostać do trzeciego. Wiemy, że próbowali dzwonić do izraelskich sił, które celowały w nich w strefie bezkonfliktowej. Doskonale wiedząc, że jadą tamtędy nasze samochody. Te znajdowały się w odległości około 2,5 km od siebie. Chwilę później także trzeci pojazd padł celem izraelskiego ataku. To prawdopodobnie w nim zginął m.in. 35-letni wolontariusz z Polski, Damian Sobul. Jego ciało wraz ze Pięciu innych zagranicznych wolontariuszy Przewieziono do Egiptu w celu repatriacji. On nie pojechał tam strzelać do ludzi, on nie pojechał tam zabijać innych, on pojechał po prostu tam pomóc tym ludziom, nakarmić, dać nadzieję na to, że może być lepiej, że będzie lepiej. No a tą nadzieję odebrali nawet i jemu. Według izraelskich mediów decyzję o ostrzelaniu wolontariuszy za pomocą dronów podjęła jednostka odpowiedzialna za bezpieczeństwo trasy, którą mieli poruszać się humanitarni pracownicy, bo izraelscy żołnierze na ciężarówce wjeżdżającej do magazynu zauważyli uzbrojonego terrorystę, ale w zaatakowanym konwoju ciężarówki już nie było. Izrael zdecydowanie odrzucił oskarżenia o umyślny atak na wolontariuszy. Przyznał się za to do nieumyślnego zabójstwa. W wyniku tu cytat błędnej identyfikacji, to był błąd, to była niefortunna tragedia, ale dla wielu światowych przywódców coraz bardziej sfrustrowanych sposobem, w jaki Izrael prowadzi wojnę w Gazie. Takie wyjaśnienia to za mało. Oświadczenia złożone przez Izrael sugerujące między innymi, że takie rzeczy zdarzają się na wojnie. Nie są a wystarczające. Wiesz, są Jest to absolutnie niedopuszczalne i niewystarczające. Mam nadzieję, tak jak i inni przywódcy państw, że sprawa ta zostanie w szczegółach wyjaśniona. Niezależnie od tego, nie mam żadnych wątpliwości, że Izrael powinien wypłacić odszkodowanie rodzinie naszego zabitego obywatela. Swoje oburzenie izraelskim atakiem na konwój z pomocą humanitarną wyraził także szef Pentagonu, a dziś z premierem Benjaminem Netanyahu przez telefon rozmawiał o tym Joe Biden. Media za oceanem, powołując się na amerykańskich urzędników, podkreślają, że złość i frustracja prezydenta Stanów Zjednoczonych w związku z działaniami Izraela w Gazie zaczyna już sięgać z zenitu. Prezydent w swoim oświadczeniu wyraźnie przyznał, że jest oburzony i ma złamane serce. Po izraelskim ataku World Central Kitchen podjęła decyzję o wstrzymaniu swojej działalności w Gazie. W jej ślady poszła również inna organizacja humanitarna, Anera. Każdego tygodnia obydwie grupy. Wydawały razem około 2 milionów posiłków na terytorium gazy. Także ONZ, której poszczególne agencje odpowiadają za 80% dostaw humanitarnych do enklawy, zdecydowała o zawieszeniu nocnych akcji pomocowych w gazie na co najmniej 48 godzin. Angelika Maj, TVN 24. Tak, proszę Państwa, dziękujemy. TVN 24. E, proszę Państwa, e, Widzieliście ten króciutki film. On jakby oddaje, oddaje to, co tam się rzeczywiście wydarzyło. Na początku tego filmu, jeśli Państwo tego nie, nie zauważyli, nie zwróciliście uwagi, warto po zakończeniu tego programu zobaczyć to jeszcze raz, dlatego że tam są pokażane, pokazywane trzy paszporty. Brytyjski, jeszcze jakiegoś kraju i polski. Właśnie naszego Polaka Rodaka, który tam zginął, to jest taka doniosła chwila, robi to wrażenie, muszę Państwu powiedzieć. I to dotyczy ludzi młodych, którzy chcą, oddają życie za to, żeby pomagać innym. No, to po prostu powiem Państwu, że to ręce opadają, tak? Że I świadomie, bo to był świadomy akad, a atak, bo potrójny jakby. No, Izraela, no, tak, tak jak mówią dziennikarze i tak jak dokumenty mówią. No, to jest po prostu yy, to jest sytuacja bez precedensu. Biden, który ma ubiegać się o reelekcję w listopadzie, stara się odpowiedzieć na oczekiwania postępowych demokratów przerażonych liczbą ofiar śmiertelnych wśród palestyńskich cywilów, wywierając presję na prezydenta USA, by ten powstrzymał Netanyahu może to jednak zniechęcić proizlaerskich wyborców tak więc on jest generalnie prezydent Stanów Zjednoczonych musi się liczyć z tym że albo skręci w kierunku tych postępowych demokratów przerażonych liczbą ofiar albo innych którzy chcą w jakiś sposób no, żeby stosunki Izraelsko-amerykańskie uległy zaostrzeniu. Tu może się narazić jednym wyborcom. Natomiast są z drugiej strony inni wyborci, wyborcy, ci, którzy w tej chwili bojkotują Bidena. Ich jest znacznie więcej, muzułmanie, tak, którym się też to nie podoba. Znany amerykański kucharz i założyciel World Central Kitchen, Jose Anders, Andres powiedział w środę w emocjonalnym wywiadzie dla agencji Reuters, że izraelski atak był wymierzony w pracowników humanitarnego, humanitarnych jego organizacji i systematycznie powiedział, to robili. Samochód po samochodzie. W tekście opublikowanym w środę na łamach New York Times Andrews stwierdził, że atak na konwój e, wolontariuszy World Kitchen był bezpośrednim efektem polityki ograniczania pomocy humanitarnej przez Izrael. I tu można by powiedzieć, że e, oni jakby ujawniają, że Izrael jakby prowadził taką politykę do momentu, kiedy coś się im wysypało, tak? I musieli się z tego wycofać, ale zginęli niewinni ludzie. Tak? Chcę Państwu powiedzieć, że Radosław Sikorski powiedział w imieniu NATO, Europy w ogóle, że podjęliśmy decyzję o ustanowieniu misji natowskiej. Nie ma jeszcze podpisanego dokumentu, natomiast powstanie misja natowska. Co to znaczy? No, nie będą to wojska, które wejdą na Ukrainę, ale będzie przedstawicielstwo misji natowskiej. Sądzę, że na Ukrainie również. Tylko, żeby się Rosjanie nie dowiedzieli gdzie, bo, bo zlikwidują to. Tak, sądzę, że na pewno w Polsce, ale jakieś przedstawicielstwo albo przedstawiciele misji natowskiej, to jest wszystko robione dla Ukrainy, czyli ona będzie się zajmować tylko sprawami ukraińskimi. Proszę Państwa, Rosja powiedziała, że utworzenie misji NATO, na Ukrainie może oznaczać legalizację kolejnych kroków. Rosja będzie je uważnie monitorować. Tak, mamy sytuację taką, jaką mamy, proszę Państwa, międzynarodową, bardzo nieprzyjemną, natomiast chciałbym y dzisiaj również pokazać Państwu wywiad Mazurka. Wszyscy znamy Mazurka, CRFM, FM i kanału Zero, tak? Ale ten wycinek chcę państwu pokazać, jak on rozmawia z rolnikiem, dlatego, że później, jak już o tym Mazurek opowiadał, to już nie było to. Ważne jest, co powiedział ten rolnik, bo mówi się, że Donald Tusk tam wszystko poprawił, po prostu naprawia i tak dalej, popisie, chce, żeby rolnicy mieli dobrze. Chcę, żeby im się dobrze żyło. Proszę Państwa, no i w związku z tym ja puszczę Państwu te kilkadziesiąt sekund. Proszę posłuchać. Tak, bardzo. Tak, tak. Nie ma ugorowania od tego roku. Premier Wam wszystko załatwił, a Wy się czepiacie. Tak. Zamienił stryjek siekierkę na kijek. No, o. nie będziemy ugorować tutaj fakt, o, ale <noise> na co zostało nam to zamienione? Zostało nam to zamienione na to, że mamy zasiać rośliny bobowate, czyli groch łubin, które ekonomicznie są nieuzasadnione. Mhm. Do tego jeszcze mamy ich, nie możemy ich opryskać, nie możemy ich nawozić, czyli poniesiemy straty, a nawet jeszcze gorzej, zachwaścimy ten pole, które później będą o wiele gorszej kondycji. Także, yy. czyli tak, formalnie ugorowania nie ma, może pan tam sobie posieć groch, tak. tylko tego grochu nie może pan nawozić i nie może pan w związku z tym na grochu zarobić, tak. a pole będzie zachwaszczone. Tak. E, to jest interes to jest, życia. Tak, bardzo. Tak, tak. Także interes życia, proszę państwa, ugorowania nie będzie, ale będzie to, co mówił właśnie ten rolnik. I uważam to, proszę Państwa, za totalny skandal. Ja Państwu już mówiłem w poprzednich vlogach, że rolnictwo w takim zakresie, jakie mamy w Polsce teraz, się kończy. I ona będzie wygaszane, to rolnictwo, w największym zakresie, jaki się tylko da i to jest na przestrzeni tych lat. No bo jeśli się dzieją... Takie rzeczy, o czym mówi rolnik, a to jest facet, który 40 lat w rolnictwie przepracował. Dosyć znana osoba w Polsce. No to <laughs> Jack Bilkowski napisał, do czego to doszło, żeby politycy mówili rolnikom, co mają siać. <laughs> Dokładnie. Ma pan rację, czytam tu czat. No to, to jest kreteństwo, proszę państwa rzeczywiście, żeby politycy mówili rolnikom, co mają robić, to przyznam się Państwu, że to jest chore u podstaw, generalnie. I w zasadzie nie ma co rozstrząsać tego, to jest po prostu chore. Mamy tutaj cała Polska, no jakby ta koalicyjna, no, się zelziła na pana Obajtka, yy, dlatego, wiecie dlaczego, były wywiady w telewizji, po prostu w prasie, w tej elektronicznej pokazywały się najnowsze rewelacje o Danielu Obajtku, obciążanią coraz więcej po, yy, no, poważnych działaczy PiSu. Budują obraz rządów dobrej zmiany, z jakim żadna partia nie chciałaby się kojarzyć, a my mamy do czynienia z czymś, co wygląda jak polityczny skandal. O co chodzi? W najnowszym doniesieniu na temat byłego prezesa Orlenu. Wczoraj był wywiad Borysa Butki w programie Moniki Olejnik. On to powiedział, że oczywiście trzyma jakieś tam dokumenty w ręce. Proszę sobie wyobrazić, że w 2000 w 23 roku Orlen miał zlecić amerykańskiemu podmiotowi, jakiejś firmie, tak, inwigilację Bartłomieja Sienkiewicza, posła Platformy Obywatelskiej, jednego z bliskich współpracowników Tuska, dziś ministra kultury. Po prostu zlecił firmie amerykańskiej, aby go zinwigilowali, ale zapłacili za to w dolarach, proszę Państwa, w dolarach amerykańskich, e, przeliczając to na kurs polskiej waluty, no to jest około pół miliona złotych. Budka mówił o łamaniu prawa i zapowiadał przekazanie odpowiednich dokumentów w prokuraturze. Może Można więc przypuszczać, że są to dość wiarygodne informacje, a minister aktywów państwowych wie o czym mówi. Opinia publiczna ma prawo domagać się, mówi wyjaśnienia sprawy niezależnie od prawnych, w kwestii mamy bowiem do czynienia z czymś, co wygląda jak polityczny skandal. Dlaczego Orlen to zrobił i tak dalej, dlaczego zatrudnił Amerykanów. Kolejne pytania dotyczą tego czemu i komu miały właściwie posłużyć te raporty albo ten raport, zwłaszcza, że powstał miesiąc przed wyborami w ostatnim kluczowym momencie kampanii. To wszystko poważnie obciąża Obajtka jako prezesa Orlenu. Zdaniem prezesa strategicznej spółki Skarbu Państwa nie jest y, jego zadaniem, nie jest zbieranie haków na kluczowych polityków, nieważne czy rządzą, czy pozostają w opozycji. I tutaj się podejrzewa, że ten raport jest w ogóle bardzo banalny. On mówi, że tam jakieś bzdury są powypisywane, i pan Budka podejrzewa, że być może Amerykanie tego raportu nie robili na temat Sienkiewicza, ale może stworzyli jakiś dokument, który miał za zadanie być podkładką pod dwie faktury orlenowskie. Jedna na 70 tysięcy dolarów, a druga na 41 tysięcy dolarów, mówił Budka. Gdyby faktycznie tak było, to nie można wykluczyć, że mamy do czynienia nie tyle z agresywną inwigilacją polityka opozycji przed nadzorowanym przez rząd koncernem, co z zupełnie inną aferą tak zwanych no, wyprowadzania pieniędzy ze spółki Skarbu Państwa. To są, działania, to są działania korupcyjne. To to musiałem Państwu też powiedzieć. I przejdziemy do bardzo istotnego dzisiejszego tematu. To proszę Państwa jest temat, co się w Polsce dzieje. Podam Państwu kilka szczegółów odnośnie turbin wiatrowych, tych wiatraków, które produkują prąd, który mają być, Polska ma być nimi zasypana. To jest tragedia, przyznam się Państwu. Turbiny te wiatrowe nie są już dopuszczone we Francji. Francja zakazała i to z datami wstecznymi montowania takich y, turbin. Y, wszystkie pozwolenia cofnięto na budowę, nawet te, które były wydawane dawno, dawno temu. Y, po prostu władze francuskie mówią, że hałas niepotrzebnie niepokoiłby mieszkańców. Tamtejsi sędziowie uważają, że oddziaływanie akustyczne y, turbin wiatrowych ma, mają znacznie większy wpływ na zdrowie lokalnych mieszkańców niż w Niemczech. Tak? Mają bardzo Francuzi delikatne serca i głowy, natomiast Niemcy chyba nie, bo likwidują y, elektrownie atomowe, te wielkie, które tam mieli, nawet przy granicy francuskiej. Kupują tam prądy z różnych tam państw, płacąc za to o wiele więcej, no tylko po to, żeby u nich nie było to produkowane. Natomiast mają tam chyba już 35-40 tysięcy wiatraków, ale w całych Niemczech ma być około 200 tysięcy wiatraków, po prostu upadli na głowę. Te, ta ilość wiatraków, bo to jeszcze zależy, jaki wiatrak, proszę Państwa, jak zaczną się wszystkie te 200 tysięcy kręcić, to im zmieni klimat w Niemczech, bo one zmieniają siły wiatru i to, gdzie wieją wiatry i tak dalej, i tak dalej. Turbiny wiatrowe yy, Turbiny wiatrowe yy, są właśnie opracowywane technicznie i jeszcze raz naukowcy mają się im przyjrzeć. Generalnie o to chodzi. Nie chciałem czytać tu takiego długiego tekstu naukowego, bo to nie ma sensu. Po prostu chodzi m.in. nawet o infradźwięki. To są fale akustyczne zaburzenia gęstości których częstotliwość jest niska, ich nie słyszymy, bo one są, nie osiągają 20 Hz. Natomiast wpływają na umysł i psychikę. Także proszę Państwa, to jakie informacje dostałem, też nie będę Państwu wszystkiego czytał, tylko te najważniejsze, żebyście po prostu... W jaki sposób to ogarnęli, ten temat tych turbin wiatrowych, chciałbym coś Państwu powiedzieć. Coś bardzo istotnego. Proszę sobie wyobrazić, że zostały już zbudowane do montażu największe turbiny wiatrowe o mocy 7200 kW, czyli 7,2 MW energii. Jedna turbina. Dźwięk, który wydziela ten, ten generator określany jest na 106 dB, ale proszę Państwa nie można sobie go tak po prostu określić 106 dB, bo to zależy od siły wiatru. Dziwne. E... Ten dźwięk może być słyszalny bardzo daleko. 10-15 km. Dlaczego tak niesie? bo to są też infradźwięki, który człowiek nie słyszy, ale na tej fali niosącej i względem warunków atmosferycznych dźwięki pracy i świst dodatkowy tego wiatru, tego co tam się dzieje, niesie na ogromną odległość. To, że to jest mielarka do ptaków, to już Państwo wiedzą, bo to już Pan Grzegorz Brown, poseł, mówił na ten temat, że te turbiny wiatraki to są do mielenia ptaków. Ciekawa sytuacja jest, że od momentu budowy takiej turbiny, kiedy ona zacznie działać, ona się spłaca w 7 miesięcy. I po 7 miesiącach zaczyna już na siebie zarabiać. Wysokość tych największych turbin które mają 7200 kW, osiąga 200 metrów. Proszę Państwa, czy jesteście sobie w stanie to wyobrazić? 200 metrów wysokość wiatraków. Tych największych. 200 metrów to jest tak daleko, one stoją jeszcze na wzgórzach, więc będziemy mieć takie widoki. I to degradacja środowiska jest nieprawdopodobna. Wyjąłem z danych technicznych tego dużego wiatraka informacje o terenie zamiecionym. Ciekawe to jest użycie tego słowa teren zamieciony. Taki duży wiatrak wymiecie, tak by można powiedzieć, Teren około, około do oddziaływania jego jest na około 230 hektarów. Możecie sobie wyobrazić, to są niesamowite rzeczy. Jeśli chodzi o podstawę tego wiatraka, jest zbudowany taki okrąg. W ziemi idzie to do 5, 7 do 10 metrów głęboko, w zależności od ciężaru i spodziewanej siły wiatru. Więc koparki kopią olbrzymi dół, proszę Państwa. Tam robi się y, taką betonową podłogę i na tym umieszcza się tysiące ton stali, czyli tej korony stalowej którą zalewa się betonem. To jest dosyć gęsta korona stalowa. Tam są jeszcze wbijane pod spodem specjalne słupy, żeby to wzmocnić. I teraz ta korona stalowa, w ogóle ta cała y, podstawa tego, tej turbiny wiatrowej, ona wystaje tam parę metrów, y, może wystawać nawet nad ziemię. To jest, jest żelbeton, czyli zalewają to kilkoma tysiącami do dziesięciu tysięcy kubików betonu jest zalewana ta podstawa tego wiatraka. Ktoś tu napisał 160 ton betonu. Nie, nie. 160 ton betonu to jest taki mały wiatraczek, którego nie widać. Ja mówię o największych wiatrakach o mocy 7,2 MW a w wysokości 200 metrów, o tych mówię. Więc do 10 tysięcy metrów sześciennych betonu, proszę Państwa, oddziaływanie na 230 hektarów. Ten kosz stalowy, który jest zalewany betonem, to właśnie ten żelbet, który oni robią, to jest, on się nazywa koszem stalowym turbiny wiatrowej. I teraz jak oni to zrobią, że, że oni po prostu ustawią te turbiny tam, gdzie będą chcieli. Czy państwo wiedzą, jak oni to zrobią? No, są oczywiście wytypowane miejsca, gdzie to ma być, gdzie wieje, są specjalne mapy stworzone, research, naukowcy pracowali, to już jest opłacone i wiadomo, gdzie tak jest. I oni wiedzą. I teraz jak oni to zrobią, jak oni postawią te wiatraki? Czy Państwo wiedzą? No bo w zasadzie można by powiedzieć, jak komuś obok gospodarstwa jaki wiatrak stanie, to można tylko brać manele i się wyprowadzać. Proszę Państwa, zamieńcie się w teraz w słuch, uwagę. Nie wiecie. Pomidorki pisze, że wiemy, ale nie wiecie, bo nie wiecie. Nie, nie szantaż. No, proszę Państwa, przekupią. Proszę sobie wyobrazić, że mam informacje z dwóch źródeł, poważnych źródeł, jak oni to zrobią. Oni oferują rolnikowi, który udostępni swoje pole, no bo tam siać już nic nie będzie, a zresztą po co? Udostępni ma tam ileś tam 10-15 hektarów i przyjmijmy, że na tym polu stanie dwa albo trzy wiatraki, czy tam na przykład, czy jeden. Więc postawienie jednego wiatraka za to, że będzie stał na polu tego rolnika, ta firma będzie płacić 150 tysięcy złotych rocznie. I teraz, jak rolnik ma dostać 150 tysięcy złotych rocznie czystej gotówki, to on im to miejsce odda. Zastanawiam się, czy państwo by oddali. Ale są rolnicy, że powiedzieli, nawet gdybyście mi milion zapłacili, są tacy, to nie oddam tego pola pod wiatraki. Więc, więc, więc jest sytuacja taka, ale więcej odda. Natomiast te pola, które są obok w ramach tej ustawy, ile jeden wiatrak może być od drugiego i tak dalej, czyli w strefie oddziaływania tego wietra, wiatraka, czyli w obrębie tego koła 230 hektarów, Ci, którzy mają pola, będą dostawać 5 tysięcy złotych rocznie. Czyli na nich nie stoi ten wiatrak, ale mają obok pola, więc będą dostawać 5 tysięcy złotych rocznie. Tam, gdzie stoi ten wiatrak, 150 tysięcy złotych. Jeszcze raz podkreślam, że mówię o największych jednostkach, które mają 200 metrów wysokości, i produkują prąd w granicach 7,2 MW. Czyli 7200 kW. O tych największych mówię. I proszę Państwa, w takiej to sytuacji y, następują kolejne pytania. Pytania... Y, no to ktoś, pani Janina Langowska napisała na czacie, że rolnicy zamiast siać będą uprawiać wiatraki na żywność. No. Przypominam Państwu, już trzeci raz mówię, że to dotyczy tylko wąskich korytarzy powietrznych. To nie jest wszędzie w Polsce. Tam, gdzie wieje, gdzie są stwierdzone te korytarze powietrzne, bez względu na to, jaka jest infrastruktura zieleni, yy, natury i tak dalej, którą zniszczą te wiatraki, tak? No to tam będą, czyli one nie będą. To nie jest tak, że jakiś chce rolnik, żeby wiatrak mu postawili podstawę. Nie. To wynika z badań i on się musi znaleźć na trakcie tych map, gdzie pokazują, gdzie taki wiatrak może być postawiony. I teraz państwo by mnie zap zapytali się na pewno, co się stanie z tą podstawą betonową. Gdzie na przykład po 20 latach taki wiatrak zostanie zdemontowany? No na przykład. Albo po 30 latach. Otóż ta podstawa betonowa w zależności od, od, od umowy zostanie. Jeżeli ją skruszą, to jest żelbet, proszę Państwa, to, jest to, to specjalne maszyny musiałyby być. No to będą kruszyć do metra pod ziemią lub do półtora metra gdzieś pod ziemią, ale nie tych dużych, jeszcze nie wiadomo, co, to, żeby to skruszyć, to jest, więc to już zostanie na wieki wieków prawdopodobnie, te podstawy betonowe pod wiatraki, to są olbrzymie, olbrzymie podstawy betonowe, tak jak powiedziałem Państwu, tysiące do dziesięciu tysięcy kubików metrów sześciennych betonu na tak zwany Mm. kosz stalowy, tysiące ton żeliwa yy, żelbetu, który powstanie, jak to wszystko się zaleje, tak? Więc to jest konstrukcja niemalże nie do ruszenia. Jeszcze raz przypominam, mówię o największych wiatrakach. Więc yy, zostaną fundamenty, fundamenty. No nie wiem, może tam kiedyś sobie ktoś jakieś domy wybuduje, tak? Yy, okrągłe, bo to jest okrągłe. W każdym bądź razie, no przekupstwo 150 tysięcy złotych dla rolnika, gdzie mu będą proponować, no to jest dużo. Jak ma trzy wiatraki, to ma prawie pół miliona złotych rocznie, więc nie musi, yy, tylko ewentualnie dla siebie uprawiać produkcji rolnej, bo to jest czysty pieniądz, tak? Tylko za to, że użyczył im tej ziemi. A co samorząd terytorialny? No przecież są wybory, tak? W niedzielę. Co na to samorząd terytorialny? No samorząd terytorialny, proszę państwa, też dostanie pieniądze z tego. Jak z podatków? Po prostu. I to są spore również kwoty. Więc... Samorządy terytorialne co robią? Zmieniają plany zagospodarowania przestrzennego. Tam już nic nie będzie wolno robić, bo tam będą stały wiatraki. Po prostu. Także tak się to wszystko załatwia u nas w Polsce. I e, jest jeden pan, który chciałby coś państwu powiedzieć. Strasznie głupim narodem jesteśmy. Dajemy sobą pomiatać, dajemy sobą manipulować i nawet po szkodzie pozostajemy głupcami. No trudno, skoro tak ma być, niech tak będzie. Ale pamiętajcie, zbierzecie owoce tego waszego głupiego postępowania. Natychmiast poleksit, natychmiast nowe wybory i natychmiast. Przy władzy zwykli obywatele, nie żadne PO, nie żadne PISy, PZL, Lewice to wszystko na śmietnik. Normalni ludzie, tacy jak Ty, jak ja, jak Twój sąsiad, Twoja sąsiadka a to nie jest żaden problem, żeby to zrobić, tylko trzeba chcieć. Tak. No jak Państwo myślą, czy facet ma rację? Czy ma rację? No ja myślę, że ma dużo racji ten pan. Ja nawet nie wiem, kto to jest. Chodziło tylko o słowa, które wypowiada. Ktoś z Państwa mi wysłał tą wypowiedź. Czasami takie wypowiedzi po internecie krążą i warto, ja to, warto po prostu posłuchać. Pozdrawiam tego pana, kimkolwiek pan jest. Mądrze pan mówi. Jakby się pan rozpoznał, to proszę o kontakt. Być może jeszcze coś... Nagramy coś ciekawego, Pan nam powie. Proszę Państwa, powracamy do sytuacji, o której kiedyś Państwu mówiłem. No właśnie, Pieruk official napisał, że Pan Zięba ma rację. To akurat nie jest Pan Zięba, ale Pan Zięba ma podobne stanowisko, można by powiedzieć do tego, bo często z, z Jurkiem rozmawiam i wiem, co on o tym wszystkim myśli. Więc pozdrawiamy Jurka Ziębę oczywiście. Cały czas marzę Jurek, żebyś się pojawił tu w moim programie. Już chyba wszystko ustawiłem na drugim ekranie, żebyśmy mogli się łączyć. Kiedyś to obiecałem, ale to dojdzie do skutku. E, natomiast w tej chwili chciałbym się zatrzymać przy biegłych. Co się stało? Ta śmierć mężczyzny, proszę Państwa, co mówiłem, że się najad Salcesonu, to był akurat ukrainiec i zjadł salceson i umarł. Na tym targu wtedy w Nowej Dębie. I już jest po sekcji zwłok. Prokuratora ma opinię biegłych w sprawie śmierci. Wynika z niej, że przyczyną zgonu było zatrucie azotynem sodu, czyli środkiem do peklowania mięsa, czyli y, solą peklową, azotyn sodu. Y, no było tego tak dużo, po prostu niewymieszane to było. Ktoś wsypał za dużo, mu się wsypało albo nie wymieszał. I on trafił na taki kawałek tej galarety, że po prostu organizm nie wytrzymał. Bo to generalnie, proszę Państwa, azotyny, te wszystkie konserwanty w wędlinach, im mięso bardziej czerwone, tym tego jest więcej, o tym Państwo wiedzą, no to w momencie, kiedy są te substancje jeszcze w tej dozwolonej ilości, no to dajemy radę, ale... Jak jest stokrotnie więcej jak w tym przypadku, no to ten 54-letni obywatel Ukrainy, Juri N, po prostu zmarł. Tak? Czyli surowe mięso, jeżeli się pekluje, to daje się od 100 do 150 mg na kilogram produktu. To jest okropnie dużo. Ale po procesie technologicznym ten poziom azotynów obniża się od 20 do 50 mg na kilogram. Natomiast ludzie po prostu stosują po prostu sól i sproszkowane, sproszkowane jej warzywo. Ciekawe, czy Państwo wiedzą, co to jest za warzywo do konserwacji właśnie mięsa zamiast azotynów. Amerykanie też to stosują celer. Tak, seller do konserwacji. No ale to już jak sobie tam państwo chcą. Trzeba zawsze tak robić, żeby było bezpiecznie. I mamy pytanie na ankiecie. Mamy 1778 głosów. Poproszę jeszcze 22 głosy od państwa. Będziemy mieć równo 1800 głosów. I pytanie jest, czy jesteś zabudową turbin wiatrowych, popularnych wiatraków produkujących prąd na terenie Polski. Na tak jest 15%, na nie jest 85%. Czyli nie chcemy słyszeć ich, a nie widzieć tych wiatraków. To jest jakiś dziwny wymysł, proszę Państwa, niemiecki głównie. E, I e, jeśli w Niemcy chcą sobie posadzić 200 tysięcy wiatraków, no to niech sobie je stawiają, tak. Ale tutaj w Polsce, proszę Państwa, no to i tak mamy już ich dużo, tak, a będzie jeszcze więcej. To jest wielki biznes. Mają pieniądze i co robią? No, przekupują, płacą kasę i stawiają. Kończymy ankietę, mają Państwo ankietę, ktoś napisał, że Siemens upada, pan Daniel R. Ankieta już jest na czacie. Całe Niemcy się kruszą gospodarczo, proszę Państwa. Upadają. Ale tych wiatraków tyle jest naprodukowanych, że dobrze by było, oni sobie tak myślą, je postawić gdzieś, tak? żeby nie upaść do końca. No, pani Mira Klages napisała, że Siemens ma kłopoty, trzeba im przecież pomóc. No, nie tylko Siemens produkuje, ale na pewno Niemcy będą chcieli wypchać ze swojego przemysłu te wiatraki, no, żeby po prostu stanęły, tak? To jest wielki biznes, no, widzą państwo, 150 tysięcy złotych dla rolnika któryś zgodzi się na postawienie jednego z wiatraków. No. To są duże pieniądze. A 5000 złotych dla tych rolników co roku, y, od hektara chyba, dlatego, że jest oddziaływanie. Taki wiatrak, te największe oddziałują na 240-250 hektarów wokoło. No. Także mamy sytuację jasną. No bronimy się przed różnymi insektami tak, i paranoją polityczną i gospodarczą, która nas otacza. Chcecie Państwo jeszcze raz go posłuchać? No to zrobimy tak. Ja się z Państwem już żegnam. Pozdrawiam Adams Radio. Dziękuję za transmisję. Pozdrawiam słuchaczy z Chicago, Adams Radio. Pozdrawiam Chicago, Polonię. I w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie i wszystkich Państwa, którzyście mnie dzisiaj słuchali. A dla tych, którzy tak bardzo chcą jeszcze raz tego Pana usłyszeć, oczywiście nie ma problemu. Proszę bardzo. Strasznie głupim narodem jesteśmy. Dajemy sobą pomiatać, dajemy sobą manipulować i nawet po szkodzie pozostajemy głupcem. No trudno. Skoro tak ma być, niech tak będzie ale pamiętajcie, zbierzecie owoce tego waszego głupiego postępowania. Natychmiast poleksit. Natychmiast nowe wybory. I natychmiast przy władzy zwykli obywatele. Nie żadne P.O., nie żadne PISy, P.Z.L., lewice. To wszystko na śmietnik. Normalni ludzie. Tacy jak ty, jak ja, jak twój sąsiad, twoja sąsiadka. A to nie jest żaden problem, żeby to zrobić, tylko trzeba chcieć. Właśnie, żebyśmy tylko chcieli. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Kłaniam się, pozdrawiam, milka. Pamiętajcie, zawsze o godzinie 18.00.